Dzięki wsparciu z funduszy europejskich zmodernizowano Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie. Zapewnia ono kompleksową opiekę nad osobami, które cierpią m.in. na gruźlicę, COVID-19 czy nowotwory. W nowym budynku mieści się także Kliniczny Zakład Patomorfologii i Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej. Są one wyposażone w sprzęt najnowszej generacji, który pozwolił poszerzyć gamę wykonywanych badań. Patomorfologia należy do najlepszych tego typu ośrodków w Polsce. Dziennie laboratoria mogą przebadać nawet ponad 500 próbek. Na wyniki tych badań pacjenci i lekarze nie muszą już czekać przez wiele tygodni. Są one podstawą w diagnozowaniu i prognozowaniu leczenia chorób płuc. W szpitalu powstaje pierwszy na Podkarpaciu oddział rehabilitacji pulmonologicznej dla pacjentów z chorobami układu oddechowego i ozdrowieńców po COVID-19.